Trzymaj to, co jest dobre. Troszeczkę obciążyć Was od tej presji treningu, meczy. Myślę, że jest to odpowiedni moment. Mieliśmy to zorganizować przed pierwszym meczem, ale że dziewczyn nie było, nie byliśmy praktycznie w komplecie, to zorganizowaliśmy to po pierwszym meczu. Akurat fajnie się złożyło, że ten mecz był zwycięski, więc te humory już są. Atmosfera jest bardzo dobra i troszeczkę chcieliśmy to podtrzymać. Tak jest. Ja to już niespodzianka, ale tak jak wiecie, no szukało się tam wszystkiego, Karol zepsuł wszystko, ale uważam, że jako jednostka treningowa, troszkę taka rozluźniająca, poprawiająca nam nastrój, mam nadzieję, że to podejdziemy do tego na poważnie, bo wiecie, każdy musi wygrać. Ja z trenerem wygrałem, więc pojedynek jest bardzo ważny. Trener zaczyna pierwszy, wybiera, będzie młodszy. Proszę. Jula! Zabij! Petra! Come on! Eki! Malta! Ale ja już zrobię tak rygorystyczną. Dziewczyny, smacznego, po ciężkim boju. Pierwsza połowa nasza, druga połowa nasza. Thank you.